Nie brakuje przedsięwzięć biznesowych, które sięgają do Prusów, do pogańskich Prusów. I tak, w Oszkiniach działa osada litwisko-pruska. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był. Tak, o, Państwo byli, to mogą Państwo potem dopytać, jak było. Ja niestety nie byłam, śledzę to, co się dzieje w internecie. Oglądałam też filmiki, wywiady, czytałam z panem Piotrem Łukaszewiczem, założycielem stowarzyszenia, który na swoim prywatnym terenie pobudował właśnie taką osadę drewniano-kamienną z różnymi atrakcjami. To jest przedsięwzięcie biznesowe, ponieważ trzeba zapłacić za pobyt na miejscu, tam są różne atrakcje, ale pan Piotr Łukaszewicz też czuję się potomkiem Prusów. Nie wiem, czy tak, Państwo... Tak, dokładnie. To też można w internecie zobaczyć. W jednym z wywiadów pan Piotr Łukaszewicz zdradza, w jaki sposób dowiedział się o tym, że jest potomkiem Prusów. I mówi, że to ojciec na łożu śmierci właśnie mu to w tajemnicy zdradził. Czyli ten wątek ideologiczny, to uzasadnienie, dlaczego akurat zajmuje się tym i dlaczego uważa, że może dobrze przekazać i zwyczaje i mówić o tej kulturze, też się tutaj pojawia. Celem tego stowarzyszenia jaświsko-pruskiego, i tu obok jest rozwinięcie w języku litewskim, bo bardzo dużo grup z Litwy przyjeżdża. To jest bardzo popularne miejsce na Litwie. O tym się dowiedziałam w trakcie jednej z konferencji w Poznaniu, gdzie były panie właśnie z Litwy, badaczki, i one mówiły, o, my znamy, wiemy, że właśnie jest takie miejsce, byłyśmy tam. A z kolei moje koleżanki z Poznania, które się zajmują językiem pruskim, nie były i nie widziały. Może już nadrobiły od ubiegłego roku. Stowarzyszenie zajmuje się krzewieniem kultury jaćwiesko-pruskiej. Jeszcze tylko dodam, pan Piotr Łukaszewicz też informuje, skąd pomysł na osadę, dlaczego ona wygląda tak, a nie inaczej, i że była konsultowana na etapie już projektowania i budowy z archeologami i historykami, ale nie polskimi, tylko litewskimi, bo no właśnie w tym ośrodku ten potencjał i to odwołanie się do pruskości i litewskości jest bardzo wyraźne, ale to na własnej skórze najlepiej się przekonać. Kolejny biznes, który ma się świetnie od 90 roku, Galindia, Mazurski Eden w Iznocie, myślę, że to już wszystkim Państwo znane. Pan Cezary Kubacki nawiązuje wraz z małżonką ściśle, bardzo, bardzo mocno do Prusów, nie tylko poprzez samą nazwę Galindia, przepraszam, ośrodek jest położony na terytorium dawnej ziemi plemiennej Galindów, ale też założyciel, właściciel, to są trzy hotele, ale pierwsza była ta Galindia, założyciel, właściciel tego biznesu, mówi o sobie jako o królu i Zagubsie II. W nawiązaniu też do legendy z XIV wieku, o takim właśnie legendarnym królu i Zagubsie. Ciekawostka, zdarzyło mi się spotkać państwa Kubackich w Olsztynie i jeszcze tam w różnych innych miastach, i oni są bardzo autentyczni w tym, co robią, bo byli właśnie w takich strojach, w jakich funkcjonują w ośrodku, kiedy organizują imprezy integracyjne i kiedy robią między innymi napaści na turystów, takie zorganizowane, tak, panów w skórach, panowie są poprzebierani trochę niczym z epoki kamienia, z maczugami, i napadają na tych turystów. To jedna z atrakcji, ale wiem, że są tam też pokazy czy zwyczajów pogrzebowych, czy weselnych. Także no, i to jest ściśle przedsięwzięcie biznesowe. Inny przykład, niedawno odkryta przeze mnie wioska Prusów. Ona jest za Szczytnem, jak się jedzie z Olsztyna w stronę Przesnysza, to już bardzo niedaleko Mazowsza. I właściciel, założyciel tej wioski
nie uważa się za prosta. To jest przedsięwzięcie ściśle biznesowe, już tam za samo wejście trzeba zapłacić, są różnego rodzaju programy, to zrzut ze strony internetowej, sami mogą się Państwo przekonać, wystarczy kliknąć, zobaczyć, jak się ta oferta kształtuje, co ile tam kosztuje. Wioska Prusów oferuje zwiedzanie pracowni bank pruskich, zapoznanie się z historią Prusów, poznanie największych osiągnięć, najbardziej charakterystycznych elementów stroju, tradycji, zwyczajów i tak dalej. W programie m.in. degustacja meltanu, błyskawicznej zupy Prusów, ale tu na przykład co najbardziej mi się podoba, to jest kiszenie grzybów i marynowanie w kwasie mlekowym, pokaz zapomnianych potraw. I cały program można tutaj skomponować w zależności od tego po prostu, ile ma się środków i ile osób tam pojedzie. I założyciel tej wioski pruskiej, no właśnie uciekło mi nazwisko, za co przepraszam. O, dziękuję bardzo. Państwo też byli? Nie, jeszcze napisałam, że pojadę. Aha, dobrze. Więc właściciel jest wytwórcą dość znanym bab pruskich na różny sposób, malowanych i tak dalej. Czy można połączyć rekonstrukcję z biznesem? Parę dni temu, dokładnie we wtorek, miałam okazję być w Kałpie. W obwodzie kaliningradzkim powstał w całkiem niedalekiej odległości od średniowiecznego emporium handlowego Kałpu, znanego ze źródeł i pisanych, i archeologicznych. Od wielu lat, praktycznie chyba od lat 60. niemalże, tam toczą się badania archeologiczne na właśnie w tym emporium handlowym, olbrzymi port, dokąd przybywali wikingowie i nie tylko, prusowie też tam byli, a oprócz tej osady handlowej jest też cmentarzysko. Ten gród widoczny na zdjęciach, on no, w znacznej dosyć odległości od osady powstał. Prowadzi to stowarzyszenie, które też się nazywa KAUP. Zajmują się rekonstrukcją, mają swoją drużynę wojów, wyjeżdżają na różnego rodzaju rekonstrukcje też do innych krajów, ale zapraszają też do swojego grodu, oferują różnego rodzaju warsztaty, pokazy, naukę strzelania z łuku i jeszcze różne inne atrakcje. To też można popatrzeć sobie na to w internecie. Co roku organizują w sierpniu taki wielki festiwal średniowieczny, na który jadą też nasi rekonstruktorzy i Prusa Spira i te pozostałe i Białozory też. Wszyscy właśnie ciągną do tego kampu. Jest to przedsięwzięcie biznesowe, ponieważ za pobyt tam, za te wszystkie atrakcje też trzeba zapłacić. Zaskoczeniem dla mnie było, że jest to ośrodek całoroczny niemalże. Tak są Rosjanie zorganizowani, że jeśli tylko grupa się zjawi, która jest gotowa zapłacić, to oni program natychmiast przygotują i tam ugoszczą, zorganizują, bo mają miejsce, mają też gdzie to robić. Cały czas się rozbudowują, obecnie planują w takim dużym projekcie Polska-Rosja, planują budowę przystani, chcą kupić łodzie, wykonać sami to chyba nie, ale raczej kupić, to jest wielka sztuka, wykonanie takich łodzi. Mają w sąsiedztwie sztuczne jezioro i zamierzają też z tego korzystać. Są też takie przedsięwzięcia. Robi to wrażenie, aczkolwiek, jak to moi koledzy archeolodzy powiedzieli, takie niedopracowane, tak za szybko. Tam, gdzie się pojawiają pieniądze, gdzie chcemy szybko, żeby coś nam się zwróciło, to często takimi troszkę z półśrodkami robimy, spieszymy się. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był na Wolinie. Czy też w Biskupinie. To są takie ośrodki, czy też Dyppel na przykład w Berlinie, jest słowiańska wioska XIII-wieczna i to są te właśnie Wolin, Biskupin i parę jeszcze takich ośrodków można wskazać, no, które powstały w efekcie rzeczywiście solidnych badań archeologicznych, które powstawały latami. No, nie da rady niczego porządnego zbudować nawet z drewna, jak to kolega archeolog stwierdził, przez rok czy dwa. Po prostu się nie da.